W 2019 roku w Poznaniu podczas trwania kawaliady odbył się trzeci ogólnopolski czempionat koni ras szlachetnych w skokach luzem. Tytuł czempionki koni trzyletnich zdobyła wówczas klacz rasy polski koń sportowy Czurida GR. Dzisiaj mamy przyjemność gościć jej hodowcę i właściciela, pana Ryszarda Kardiasa. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy mógłby pan powiedzieć kilka słów o hodowli, z której pochodzi Czurida GR? Hodowlę koni rozpocząłem 13 lat temu. Z początku zajmowałem się, konie przede wszystkim były wystawiane na wystawach. Na początku nie były to jeszcze, nie miałem takich koni typowo skokowych, więc zajmowałem się wystawami. Później miałem też próby, wystawiałem klacze na próby dzielności klaczy. Przez kilka lat wystawiałem i później zacząłem się trochę zajmować tak skokami luzem i konie. Dawałem do sportu też swoje, jak gdyby, żeby się zareklamować. Pierwszego konia na skoki luzem zaprezentowałem Onassisa w Sierakowie. Tam odbywał się trzeci czempionat koni użytkowych, ogier dwój- i trzyletnich. I mój ogier wtedy trzyletni, Onassis, zajął tam pierwsze miejsce. To był rok 2013. W roku 2016 wystawiałem klacz młodą na czempionacie w skokach luzem w Dżonkowie. W 2016 roku zajęła pierwsze miejsce. Później na sportowym czempionacie w skokach luzem podczas kawaliady Poznań 2018 wystawiałem klacz Omenę. I w 2019 wystawiłem klacz Czuridę, która wygrała ten czempionat podczas kawaliady. I obecnie mam zakwalifikowanego ogiera. W ubiegłym roku miał 2,5 roku. Zajął pierwsze miejsce w Kisielinie w sportowym czempionacie młodych koni i tym uzyskał kwalifikację do startu w ogólnopolskim czempionacie w skokach luzem podczas kawaliady Poznań 16 lutego. Teraz. A jakie są dalsze losy Czuridy po tym wygranym czempionacie? Czurida jest zaźrebiona. Gdy odchowam źrebaka, będzie przeznaczona do sportu. Jak wybrać tego właściwego konia do czempionatu w skokach luzem? Obserwuję po prostu te konie. W pewnym momencie zaczynają skakać skoki luzem. Podczas tych takich prób, które odbywają się, powiem tak, dwa razy, trzy razy w tygodniu, po prostu wyłania się z czasem któryś z koni, który będzie się nadawał do tych skoków. Młodego konia do takiej próby jak czempionat w skokach luzem, ale zresztą też do każdej próby hodowlanej, trzeba przygotować. I proszę mi powiedzieć, kiedy jest ten właściwy moment, żeby konia zacząć przygotowywać? Więc konia przygotowuje około 2 miesięcy przed daną imprezą. Po prostu on nie tylko koń skacze, ale ma kontakt z prowadzącym. Konie, powiedzmy, do okresu tam 2 lat mają dużo swobody, po prostu nie stoją w boksach, przebywają na łąkach, powiedzmy, wychodzą na wiosnę, wracają na jesień i dopiero jak się tam zbliża jakiś okres dla nich, że na przykład będzie szedł do skoków luzem czy gdzieś na przykład, to wtedy dopiero konie zabieram do pracy, a tak są cały czas na swobodzie. Dlaczego warto zaprezentować
konia na imprezach hodowlanych, nie tylko w skokach luzem? Mamy jakąś ocenę, porównanie z innymi hodowcami. Mniej więcej wiemy, co wtedy mam, co mają inni, jak to wygląda na tle innych hodowców. Jest to no też reklama stajni, no, która ma duże znaczenie. Jak się pokażą no, konie, no to jest no, troszeczkę, zgłaszają się klienci też. Czy w tym roku wystawia pan konia na czempionacie, tak, na czwartym czempionacie? Tak. Będzie to 3-letni ogier Hammer od klaczy Harmy po ojcu Calvino Z. Brano udział w kwalifikacjach sportowego czempionatu młodych koni w Kisielinie, zajął tam pierwsze miejsce i tym tam sposobem uzyskał te kwalifikacje do startu w skokach luzem podczas kawaliady w Poznaniu. Ja panu życzę co najmniej tak dobrego wyniku, jak ten, który uzyskał pan w 2019 roku. Trzymamy mocno kciuki i bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.